ubiegłym roku na dobrze nam znanym, bo monitorowanym od 2010 roku stanowisku olbrzymich barszczy wykonano pewne działania mające położyć kres jego istnieniu. Wszystko wskazuje na to, że sukcesu nie będzie. W ubiegłym roku przeoczono jedną siewkę, która rośnie w siłę. W 2010 roku w tej okolicy zakwitło i wydało nasiona co najmniej 30 okazów barszczu sosnowskiego. Tym sposobem została zasilona całkiem niezłą porcją nasion, coś co się nazywa bankiem nasion w glebie, czyli bank ziemski przyjął lokatę na przechowanie, a teraz co jakiś czas ją po prostu uruchamia. Dlatego mimo że w ubiegłym roku zwalczono, to wciąż będą tutaj kiełkowały kolejne pokolenia tych setek tysięcy nasion, które w 2010 roku trafiły do gleby. Dlatego polecam władzom uważne monitorowanie tego stanowiska. Nie wystarczy raz popryskać, nie wiem, może Roundupem czy czym tam popryskali. Teraz na tym etapie właściwie wystarczyłby jeden chłop w gumiakach i powiedzmy w rękawicach gumowych z łopatą, żeby pieczołowicie plewił kolejne pojawiające się siewki. Barszcz jest bardzo niebezpieczny, dlatego że zawiera w sobie tak zwane furokumaryny. Oczywiście im bardziej dojrzały, okazały, im bardziej upalny dzień i im bardziej jesteśmy naturalnym blondynem, tym gorzej dla nas, ponieważ sok zawarty w barszczu powoduje uczulenia na słońce, które kończą się tym, że no, w najgorszym wypadku bez interwencji chirurga plastycznego nie odzyskamy doskonałego wyglądu. Teraz problem można lekceważyć, później nie będzie go można przeoczyć. A jeśli to się stanie, lokata nasion w banku ziemskim zostanie odnowiona.